relacji Dzień Wskrzeszenia, jak bohaterowie lądują w XVII wieku w czasie epidemii dżumy, ja stylizację zrobiłem bardzo prostą. Przesunąłem czasownik na koniec wyrazu. Ludzie, których tam spotykają, gadają trochę tak jak Yoda z Gwiezdnych Wojen. To jest dziwne i brzmi archaicznie. I wystarczy. Gdybym chciał zrekonstruować język XVII-wieczny, to bohaterowie by ani by, ani mniej kukurydu, połowy słów by. Inaczej, 1/3 słów by nie zidentyfikowali, druga 1/3 by znaczyła co innego, a powiedzmy sobie, pozostałą 1/3 by się jakoś dogadali. W przypadku oka jelenia zrobiłem bardzo delikatną stylizację i wrzuciłem trochę słów archaicznych, tak w niewielkich ilościach w sumie, bo szczerze mówiąc, wiedziałem, że jeśli no chcę, chciałbym to pisać uczciwie, musiałbym wrzucić znacznie więcej. Więc tutaj, jakby to powiedzieć, stylizację sobie odpuściłem,